kochani, witam Was na moim kanale, z tej strony Zosia i dzisiaj przygotowałam dla Was LOL Surprise Hair Goals. To jest druga seria. Zobaczcie. O, mam tu drugą serię laleczek LOL. Chciałam otworzyć właśnie na moim kanale jakąś laleczkę LOL, bo nie otwierałam, co prawda, no otwierałam, ale tą dużą laleczkę OMG. A chciałam taką małą laleczkę LOL Surprise, dlatego przygotowałam tą lalkę. No dobra, to ja już nie przedłużam i otwieramy. Dobra. No ja nie chcę popsuć tego opakowania, dlatego sobie troszeczkę może pomogę nożyczkami. Spróbuję. O, dobra. Na razie idzie. Dobra, jest. Mamy. O, różowy kolorek. Ładny bardzo. Czy tu nic nie mamy? Tu gdzieś nie przykleiło? Nie, chyba tu właśnie nic nie było. Zobaczcie, jaka ładna laleczka. Chciałabym ją trafić. Dobra. O, tu już mamy, widzę, ale nie będę tego wyciągać. Wyciągnę to dopiero jak zdejmę folię. Dobra. Muszę sobie pomóc nożyczkami, bo naprawdę nie chcę tego popsuć. Bo to jest bardzo ładne. Okej, dobra. Jeszcze tylko. Tak, o. Okej, mamy. Już sobie wyciągnę, żeby to nie psuć. Dobra. A tu już mi się otwiera. No dobra, to już otworzymy. Dobra. Coś się ciężko ten papierek zdejmuje. Udało się. U. I mamy tu lupkę i tu laleczkę. Nie wiem, czy to tak widać, ale ona jest taka brokatowa. O. Tu wpadło mi jakieś kółeczko. I mamy saszetkę. Tu sobie ją na razie odłożymy, bo saszetki będziemy później. I mamy tutaj zagadkę. Diabełek, dodać jakaś peruka i dodać kalendarz 13. Nie wiem. Tu jest napisana odpowiedź. Jak wiecie, ja nie potrafię rozczytywać angielskiego, dlatego Wam nie przeczytam. Bo nie wiem, może źle przeczytam czy co. Dobra. Okej. Dobra, zanim otworzę tą lalkę i te wszystkie saszetki, chciałabym zobaczyć ulotkę. Jakie tu mamy? O, zobaczcie, mamy chłopaka do trafienia. Ja bym chciała trafić, słuchajcie, tą albo tą. Dobra. Dobra. Najpierw weźmiemy. Ja już nie będę podglądać tej instrukcji. O, czarny grzebień. Okej. Buteleczka jakaś w paski, ale ładna taka. I przypomina na zebrę, zobaczcie. O. Dobra, tutaj mamy te akcesoria. Dobra, to odłożę sobie na bok. I teraz rozpakuję saszetki. Zacznę od najmniejszej. Ja sobie będę rozcinać, tylko żeby czegoś tu nie przeciąć. Do tego bym nie chciała. Dobra, i co tu jest? Bransoletka, zobaczcie jaka mała. O, różowo-niebieska. Spójrzcie. Tutaj nie wiem, czy tak widać, bo to jest naprawdę bardzo maleńkie. O, zobaczcie. Dobra, kolejna saszetka. Troszeczkę większa. A, nie tak miałam niszczyć. Jest to rączka oraz stojaczek. Dobra,
Jeszcze zanim otworzę saszetkę, to jeszcze zrobię siedzenko dla mojej laleczki lub tego chłopaka, bo nie wiem, co mi się trafi. Tutaj napój. O, tu żebym miała swoje. Dobra, kolejna saszetka. Taka. Dobra. Zaczynamy. I bluzeczka. Zobaczcie, jaki ładny komplecik. W paski, tak jak buteleczka. Zobaczcie. O, dobra. Kolejna może teraz tą. Muszę przesunąć, bo nie chcę tego przesunąć, naprawdę. Buciki, jakie na obcasie. Zobaczcie, jakie ładne na obcasie mamy. Dobra. Okej. Okay. Ja muszę tu wszystkie saszetki to sprawdzać. Dobra. Bo ja nie chcę tego przeciąć. Są takie malutkie rzeczy, że się boję tego, że ja to przetnę. Okej. Okay. Czekajcie, czegoś tam nie ma jeszcze. Dobra, mi się wydaje, że to jest paska na włosy. Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem. Piszcie w komentarzach, czy wiecie, co to może być. Później się przekonamy. Ale ja tego nie wiem. Dobra. I ostatnie. Okularki. Ale ładne. Dobra, i na koniec nasza laleczka. Zobaczcie, to jest ta, co chciałam ją trafić. Zobaczcie, jaka jest ładna. Jeszcze ma takie coś na włosach. No to zabezpieczone. Zobaczcie, ma trzy kolory. Cztery, bo jeszcze tutaj białe. Ma trzy kolorowe. Cztery, pięciokolorowe, bo tu, 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 tu. I zobaczcie jeszcze tutaj. Ale ładna, słuchajcie. Jeju, jakie ma te milutkie loczki. Zobaczmy, czekajcie, tu mam to. Czy to jest ta? Tak, to jest ta. Wszystko wygląda na to, że to jest ta lalka, którą chciałam trafić. Dobra, ale jeszcze musimy ją zdjąć, i to ubranko, piżamkę. Nie wiem, co to jest. No, zobaczcie, ona ma takie rajstopki w panterkę i taki, nie wiem, co to jest, podkoszulka, strój kąpielowy. Dobra. To ja ją ubiorę. To jej ubranko. Okej. O. W tym czasie, jak ja ubieram lalkę, mam do was prośbę, abyście napisali w komentarzach, czy chcecie, abym zrobiła odcinek, w którym pokażę wam wszystkie moje laleczki LOL Surprise, które mam. Dobra, tu zameczek to z tyłu w takim razie, żeby tych włosów. Dobra. Coś jej ciężko, ta sukieneczka wchodzi. Spódniczka, znaczy nie sukieneczka. Dobra, czekajcie. O, dobra. O, dobra, weszły. Teraz jeszcze buciki, czekajcie, to jest literka R, dobra. Czyli muszę ją odwrócić tak, jak ja jestem. Czyli to jest jej prawa. Żeby dobrze jej założyć te buciki, ja tak zawsze robię dla laleczek LOL Surprise. Dobra. I teraz muszę jeszcze zobaczyć na ulotkę. O, tu ona jest. Aha, to ma być z tyłu. No dobra, okej. Okay. Troszeczkę szkoda, że nie trafiłam tej lalki. No szkoda, bo bardzo mi się ona podoba. Ale może jak znajdę jeszcze taki zestaw, to nagram jeszcze raz i może zobaczymy, czy wtedy ona mi się trafi. Dobra, odwracam ją do góry nogami. To sobie zaraz zaznaczymy i zakładam jej tą kokardę.
Nie. Na... To jest chyba taki pasek kokarda. Ja myślałam, że to jest paska na włosy. No to tak wygląda. O, no co jest? Czemu nie chcesz wejść? Dobra, idzie. Przemęczyć. To znaczy ja się będę męczyć. Dobra, może te ręce wejść do góry, bo będzie mi łatwiej. Aha, dobra. Czyli ja ci te ręce tak trochę pokręcam. Dobra, tu ci zaczepiamy. Dobra. Dobra, nie wiem, czy ja dam radę. Dobra, udało się. Teraz odwracam tak, jak powinno wszystko być. Dobra. Okej. Okay. Obwodzicie, jakie ona ma te włoski milutkie. I te loczki. Nie, no naprawdę. To jest fajne. Dobra. Założymy jej jeszcze bransoletkę, tylko zobaczymy, na której ręce ona ją ma. Dobra, czekajcie, jest to ręka lewa. Czyli tak jak ja, czyli ta ręka. Okej. Dobra. Bardzo ładnie wygląda, spójrzcie. Czekajcie, jeszcze jej okulary założę i wtedy dam wam, abyście zobaczyli. O. Zobaczcie. Tak wygląda moja lalka z przodu. Tak wygląda z tyłu, z tymi włosami. Jeszcze wam pokażę te warstwy, tak jakby. Zobaczcie, tu jest na pierwszej połowie niebieska i taki bardzo jasny żółty, taki odblaskowy. A na drugiej stronie nie, taki fioletowo-różowy i taki też odblaskowy pomarańczowy, a z przodu bielutki. Dobra, jeszcze chciałabym wam tylko pokazać, że swoimi nożyczkami tak pokażę. Zobaczcie, tutaj mamy, jak to się nazywa, rzadkości. To ona nie jest taka najrzadsza. Ona jest taka pomiędzy tym a tym. Zobaczcie. I te lalki chyba tylko zmieniają kolory, także moja laleczka też zmienia kolor też. Także fajnie. Dobra. I może i fajnie, że ona ma ten grzebyk, bo można jej włosy czesać i ma takie długie. Tylko, że można jej jak najbardziej czesać te włosy, tylko tych loczków ja nie chcę psuć, bo one są takie fajne. Zobaczcie. Tak wygląda moja lalka w okularach, a tak bez okularów. Mi się bardziej podoba bez, bo wtedy widać jej makijaż. No dobra, kochani, to tyle na dziś. Jeżeli wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę, a ja was żegnam. Cześć!